Monika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na poranek w Radiu Tok FM. Jak zwykle zaczynamy od przeglądu prasy. W dziennikach na pierwszej stronie nikt nie wierzy, Grecji to czołówka Rzeczpospolitej, ale sytuacja w nocy zmieniła się, ponieważ na stole pojawił się pewien kompromis wypracowany przez Angelę Merkel, François Hollande i z udziałem także Donalda Tuska. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać dalej. Spróbujemy o tym porozmawiać razem z Pawłem Kowalem z Polski Razem po 7.20. Chcą zarobić na polskim węglu, to czołówka Gazety Wyborczej. Prywatni inwestorzy za grube miliardy chcą wybudować 3 nowe kopalnie. Mają być dochodowe dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, rezygnacji z przywilejów górniczych. To tekst Aleksandry Gruszczyńskiej i Tomasza Pruska. Płace górników mają odpowiadać wydajności pracy, a deputaty węglowe czy 13 pensje zostać zredukowane. Oczywiste jest, że kopalnie mogą funkcjonować i być rentowne, a główną przeszkodą w tym, żeby osiągnąć tę rentowność i zapewnić rzeczywiście trwałą pracę górnikom i oszczędności budżetowe, to na przeszkodzie tego stoją przede wszystkim związkowcy. Jak widać, niektórzy z nich już rozpoczęli działalność polityczną, między innymi właśnie przedstawiciel związków górniczych, czyli Dominik Kolosz, który postanowił związać się z Pawłem Kukizem. To zresztą ciekawa dzisiaj rozmowa w Super Ekspresie z Kolożem. Solidarność za dobre nagradza, a za złe karze. Gdyby się okazało, w co nie wierzę, że ruch Kukiza skręca w złą stronę, to na własnym grzbiecie poczuje górniczy kilof, tak jak odczuwały go różne partie polityczne. Dominik Kolosz i tak należy jako lider Solidarności Śląsko-Dąbrowskiej do dość rozsądnych związkowców, którzy mają świadomość tego, że pewne elementy racjonalności ekonomicznej trzeba wprowadzić w kopalniach, ale gdy czytam takie rzeczy, że ktoś poczuje na własnym grzbiecie górniczy kilof, czy to będzie Paweł Kukiz, czy ktokolwiek inny, to muszę powiedzieć, że od razu krew się we mnie burzy, bo chcę powiedzieć panu Kolożowi, że w tej naszym kraju mieszka bardzo wielu ludzi, wykonują różne zawody, ciężko pracują i to nie są tylko górnicy i nie życzę sobie, żeby jakikolwiek związkowiec mówił o jakimkolwiek polityku czy kandydacie na polityka, że poczuje górniczy kilof na plecach. Naprawdę. Troszkę opamiętania. W gazetach oczywiście także jeszcze sporo na temat uchwalonej przez Senat ustawy o in vitro, która oczywiście doczekała się natychmiast różnych reakcji biskupów. Katarzyna Wiśniewska dzisiaj w Gazecie Wyborczej pisze: ekskomunika weszła do kościelnego mainstreamu. Choć słowo ekskomunika nie pada, to właśnie to oznacza niemożność pozostawania we wspólnocie wiary dla popierających in vitro. I Katarzyna Wiśniewska cytuje fragment oświadczenia polskich biskupów, szefa episkopatu, arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, jego zastępcy i sekretarza, a fragment tego oświadczenia brzmi: osoby wierzące w Chrystusa nie mogą pod żadnym pozorem popierać godzącej w życie ludzkie ustawy o in vitro, jeżeli chcą pozostać w pełnej wspólnocie wiary. Oczywiście Katarzyna Wiśniewska ma rację, mówiąc, że to oznacza de facto ekskomunikę, ale chcę powiedzieć jednak, że tutaj nie postawiono kropki nad i w takim stopniu, jak to zrobił w zastępstwie biskupów Tomasz Terlikowski, który oczywiście właściwie jest bardziej papieski od papieża i bardziej biskupi od wszystkich polskich biskupów, ale w moim odczuciu wypowiada zdania budzące bardzo poważne zastrzeżenia. I Terlikowski w Rzeczpospolitej pisze tak: osoby wierzące w Chrystusa nie mogą pod żadnym pozorem popierać godzącej w życie ludzkie ustawy o in vitro, cytuję biskupów, a następnie dodaje: co to dla nich oznacza? W największym skrócie tyle, że nie powinni, nie mogą przystępować do Komunii Świętej. Ta ostatnia jest bowiem także świadectwem jedności z Kościołem. Gdy ktoś własnymi decyzjami postawił się poza pełną jednością z nim, czyli z Kościołem, a taką decyzją jest popieranie ustawy o in vitro, nie może przystąpić do Komunii, to przynajmniej z kilku powodów. Otóż chciałabym powiedzieć polskim biskupom,
a także Tomaszowi Terlikowskiemu, że Kościół katolicki to jest wspólnota wiernych, to jest Ewangelia, to są duchowni nie tylko tacy jak arcybiskup Gądecki, ale także jak ojciec Ludwik Wiśniewski i przypomnę jego bardzo słynny esej o wolności w Kościele i o przede wszystkim o sumieniu. I chcę powiedzieć naprawdę, że to, co pisze Terlikowski i to, co, na co wskazują polscy biskupi, bardzo oburza, ponieważ ingerują w kwestie sumienia senatorów czy posłów. Tymczasem logiczne myślenie, a także obrona nauki Kościoła wskazują, że absolutnie uzasadnione jest głosowanie za tą ustawą o in vitro, ponieważ ona wprowadza kary, a także bezwzględny zakaz niszczenia zarodków, co z punktu widzenia Kościoła jest zmianą na lepsze w porównaniu z tym, co dzisiaj obowiązuje w Polsce, ponieważ dzisiaj przepisów żadnych w tej sprawie nie ma. I z tego punktu widzenia ci parlamentarzyści, którzy poparli tę ustawę, tak naprawdę poparli poprawienie sytuacji prawnej zarodków, jakkolwiek by na to nie spojrzeć. Z punktu widzenia logicznego, jeżeli by nawet kierować się takimi wskazaniami biskupów, że katolik koniecznie musi głosować zgodnie z nauką Kościoła, co też jest dyskusyjne, bo katolik jako parlamentarzysta musi reprezentować przede wszystkim całe społeczeństwo, cały naród, działać w interesie publicznym, a nie reprezentować naukę Kościoła, ale to zostawmy na chwilę na boku. Nawet jeżeli byśmy przyjmowali, że poseł musi stosować zasady nauki Kościoła, to logiczne jest poparcie tej ustawy, która poprawia sytuację zarodków i ewentualnie w nowej kadencji dążenie do zmiany tej ustawy w takim kierunku, w jakim biskupi wskazują, którzy absolutnie mają prawo reprezentować swoje zdanie na temat in vitro. Oczywiście, żeby była jasność, ja jestem przeciwna temu, żeby zaostrzyć ustawę o in vitro w przyszłej kadencji, ale mówię z czysto punktu widzenia logicznego. A ponieważ biskupi tego nie robią i działają skrajnie nielogicznie, to znaczy opowiadają się razem z Tomaszem Terlikowskim za tym, żeby lepszy jest stan wolny Amerykanki, kiedy można niszczyć zarodki, niż stan prawny, kiedy zarodków niszczyć nie można, to wniosek z takiego postępowania i z takiego zachowania może płynąć tylko jeden. Jest kampania wyborcza i episkopat zaangażował się w tę kampanię wyborczą, popierając jedną partię polityczną, konkretną, nazywa się ona Prawo i Sprawiedliwość. Chodzi o to, żeby nakręcić emocje, zachęcić wiernych, żeby głosowali tylko jedną partię, właśnie PiS. Jak czytam przemówienie metropolity Szczęścińsko-Kamieńskiego na pielgrzymce Radia Maryja, który także wypowiada się, to jest arcybiskup Andrzej Dzięga, który także wypowiada się na temat in vitro i mówi o tym, jak politycy powinni się zachowywać, a chwilę później występuje Jarosław Kaczyński, który też tam był, że on właśnie czekał na te słowa arcybiskupa. To widać wyraźnie, że mamy bardzo ścisłą koalicję jednej partii politycznej z hierarchią kościelną. To jest oczywiście bardzo groźne i dla Kościoła, i dla demokracji, ponieważ przyjazne współistnienie Kościoła i państwa jest kluczem do cywilizowanych relacji w naszym kraju. No i niestety widzimy wyraźnie, że to jest dość konsekwentnie niszczone. W gazetach także sporo na temat jeszcze afery podsłuchowej, dlatego że w Gazecie Wyborczej jest komentarz Wojciecha Czuchnowskiego dotyczący właśnie afery podsłuchowej. Ubiegły tydzień zaczął się od ujawnienia kolejnego podsłuchu z warszawskich restauracji. Podsłuchowa destrukcja rządu, zwłaszcza w okresie wyborczym, jest na rękę PiS-owi, więc oczywiście odpowiedź na pytanie cui bono wydaje się oczywista. Nie ma innej siły, która tak skorzystała na podsłuchach, ale rola PiS nie sprowadza się tylko do prostych korzyści z tej afery. Czuchnowski przypomina, że niedawno wyszło na jaw, że przed aferą kontaktował się z biznesmenem Markiem Falentą, podejrzanym za tę odpowiedzialność podsłuchową, nazwijmy to. Kontaktował się z tym biznesmenem Martin Bożek, działacz z partii Kaczyńskiego i były wiceszef CBA w 4 RP.
W mailach pisał, że Falenta chce się otworzyć i że to poukładany gość. Po zatrzymaniu Falenty pod swoje skrzydła wzięła go gdańska kancelaria prawna Gutkowicz Kosmus Kuczyński. Reprezentuje ona w sądach prezesa PiS, który w 2013 roku płacił jej ponad 36 tysięcy złotych miesięcznie. Także w Newsweeku dzisiaj spory tekst, kto stał za taśmami. I wygląda na to, że tak naprawdę rzeczywiście Marek Falenta kontaktował się z bardzo wieloma przedstawicielami służb specjalnych. Taką osobą, nazwijmy to, rozprowadzającą ją po służbach jest emerytowany oficer ABW Bogusław T., dla znajomych Bogdan lub Bankowy. I to właśnie za sprawą tegoż byłego oficera ABW Falenta kontaktuje się z przedstawicielami ABW i CBA. Dziwna to historia. Nie jest jasne tak naprawdę, czy służby wcześniej wiedziały o tych podsłuchach, czy nie wiedziały, dlaczego dzisiaj są tak nieudolne, jeśli chodzi o sprecyzowanie dokładnie, kto jest dysponentem taśm, kto je wypuszcza tak raz na miesiąc w kampanii wyborczej, jak to wszystko funkcjonuje. Raczej potwierdza się teza, że służby jednak nadal pozostają takim dziwnym państwem, gdzie jest ileś tam księstewek malutkich, udzielnych, które rządzą się swoimi prawami. Czuchnowski pisze w swoim komentarzu, że wkrótce możemy usłyszeć rozmowy wiceministra skarbu Rafała Baniaka z lobbystą Piotrem Wawrzynowiczem, Jana Kulczyka z Radosławem Sikorskim. No i ta zabawa właśnie z wypuszczaniem taśmy co chwilę będzie się nieustająco pojawiała. W Newsweeku też ciekawy tekst, którego bohaterką jest Joanna Mucha. Rzeczywiście trzecia szansa Muchy, pisze Aleksandra Pawlicka, w polityce była Larą Croft i dziewczyną Bonda, najpiękniejszą posłanką i pierwszą polską ministrą. Dziś Joanna Mucha chce być przede wszystkim pogromczynią Prawa i Sprawiedliwości.